kochani. Jestem w polu. W szczerym polu. Wokoło nie są pola. Tam za mną prosto jest ślęża, wysoko. Przyjechałam sobie jeszcze raz, byłam dzisiaj na mieście, ale stwierdziłam, że szkoda siedzieć w domu. Przyjechałam sobie tutaj chwilę pomedytować, popytać, porozmawiać. No właśnie. Właśnie po to sobie przyjechałam, a nie będę Wam już szczegółów mówić. Także czuję się tu cudownie. Od razu się tu inaczej człowiek czuje, bo jest jakby wolny, tak? Kontakt jest od razu tam z aniołami, a po drugie nie ma tu ludzi. Tam poszły sobie 3 osoby, także nie ma tutaj zbędnej energii. Nikt mi tu nie zostawił nic, żadnych śmieci, żadnych tam myślokształtów i tak dalej. Także jestem w ogóle teraz taka pełną parą. Będę tutaj oddychać i się relaksować. I pewne rzeczy sobie jeszcze tak pomyślę na spokojnie. Także zachęcam Was tak. No przed chwileczką byłam u koleżanki. Mówię, chodź ze mną na rower. Nie, ona musi robić, ona musi prać, ona musi coś robić. Ja no to mówię, do miłej pracy w takim razie. Kochani, czy to pranie ucieknie, czy ja zrobię dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze? Ja uważam, że domowe rzeczy to jest tak jak gumka, tak? Poddaje się, to są takie uniwersalne sprawy, że czy ja to zrobię dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze, czy za tydzień. Zastanówmy się, czy jak nie zrobimy prania przez 2 tygodnie, to nie mamy już w czym chodzić. No chyba nie. Ja przynajmniej nie mam z tym problemu. Także no niech sobie inni robią dalej w tym kieraciku, mimo że mają dzieci duże, że nie mają już takich obowiązków. No, każdy sobie żyje jak chce, tak? Ja już Wam powiedziałam, ja sobie chcę żyć tak urlopowo. Tak, tak naprawdę, że ja donikąd się nie śpieszę, donikąd nie idę. I nie muszę robić prania i prasowania i takich tam rzeczy. Nie muszę. Bo nie mam szefów, jestem sobie ja. Także ja się tu relaksuję. Kochani, zaraz sobie zamknę oczka. Posiedzę sobie tu wśród tych ptaków. Śpiewu, słoneczko cudownie przygrzewa. No, ja Was tak kocham. I zachęcam w takie pola właśnie wyjście. Ja tutaj nigdy nie byłam. Pierwszy raz zboczyłam, nie wiem, zaś droga tam prowadzi, tu sprawdzę. Dzisiaj tam, jutro tam. Także nie znam swoich terenów, kochani, tak? Będę poznawać swoje tereny. Ja tu nigdy między polami się nie przemieszczałam wcześniej, a mieszkam 36 lat, pomyślicie. Tak chyba czas zacząć, jak ja mówię, poznawać siebie i swoje tereny, tak? No do buziaki, kochani, a ja sobie tutaj zrobię, co trzeba, pogadam sobie z kim trzeba i kocham Was bardzo. Może jeszcze coś Wam powiem później. Pa, pa!